Nie wiem, czy to będzie działało, zaraz zobaczymy. Zaraz się okaże, czy to będzie działać, czy nie. To może normalny będę mówił, co? Może zdejmę to, co? Czekaj, ja to poprawię. Cierpiał, poświęcił mu czas, poświęcił swoje środki. Poświęć tą sobotę. Bóg ci to wynagrodzi. Daj to, żeby innym, tym, którzy przyjeżdżają, którzy są też w potrzebach, żebyśmy jako Kościół usłużyli. Czasami jest tak, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Jesteśmy tu, w centrum Polski, mały prowincjonalny zbór, a przyjeżdżają z całej Polski, z zagranicy, możemy ludziom usłużyć i kiedyś staniemy przed Panem
I ja bym chciał usłyszeć: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego, że gdy Bóg nam dał pewną przestrzeń, pewne możliwości, to my je wykorzystywaliśmy dla Bożej chwały i żeby zbudować innych. Czy to kosztuje? Tak, kosztuje, ale warto. Także możesz jeszcze się zgłosić, szczególnie mężczyźni, żeby pomóc w obsłudze do Roberta Szeszyckiego. Są zmiany, nie muszą te osoby być calutki dzień. Mogą być do południa, żeby pilnować tam spraw, czy to bezpieczeństwa, czy porządku, mówię o mężczyznach. Możesz przyjść tylko na popołudnie, żeby pomagać, nie trzeba poświęcić całej soboty. No i uczestnicy, zapraszam, weźcie udział. I już. Wielka. Sprawny jesteś z no tym właśnie mikrofonikiem? Sprawdzamy. Bo jak nie, to znowu zacznę mówić, a to okay. Już nie było groźne. Tak. Nie. Słyszycie mój głos chyba... Ale chyba stąd. O! No to znika. No to słuchajcie, no to powiem tak, jesteście w tarapatach, bo generalnie jak ja mam mikrofon, to ja i tak chodzę i gestykuluję, a jak nie mam mikrofonu, to zobaczcie, co się będzie działo dzisiaj. Bardzo miło mi jest stać dzisiaj tutaj i cieszę się, że mogę się dzisiaj dzielić czymś, co wierzę, że jest, będzie dla nas spożytkiem, na pewno będzie dla mnie spożytkiem, będzie to coś, co wierzę, że będziemy mogli zabrać i zrobić z tego naprawdę, wykorzystać to po to, żeby być bliżej Boga, po to, żeby być bardziej, nie lubię tego słowa, ale myślę, że ono jest adekwatne, przydatnym dla Bożego Królestwa. Dzisiaj temat tego słowa, tej posługi brzmi: ludzie prawdziwego sukcesu. I mam nadzieję, że chociaż trochę się fermentu samo hasło zasiało, dlatego że generalnie mówienie o sukcesie w Kościele jest bardzo, bardzo śliską rzeczą. Wiecie, Ewangelia sukcesu i tak dalej, ma takie negatywne konotacje i nie ukrywam, że troszeczkę przekornie i troszeczkę celowo właśnie w ten sposób. Myślę, że z biegiem czasu będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, ale dzisiaj chciałbym w ten sposób mówić. Zanim zacznę, chciałbym jedną rzecz zrobić, bo będzie mi ciężko głosić z takim spokojem i otwartym, że tak powiem, umysłem, dlatego że jednak gdzieś tam od wczoraj, od rana wiemy, co się dzieje gdzieś na południu Polski i wiemy, że ludzie tracą swój dobytek, a dzisiaj rano też wiemy, że już życie też. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili jako Kościół o to, żeby Bóg tą sytuację... że Bóg po prostu rozpostarł swoją ochronę nad ludźmi, którzy gdzieś są w tych zalewanych miejscowościach, a później przejdziemy do rzeczy mniej ważnych, okej? Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem cudów, że jesteś Bogiem potężnym, że Ty jesteś Bogiem, który trzyma swoją rękę mocno nad tymi, którzy Ciebie wzywają, Panie. I my dzisiaj jako Twój Kościół wzywamy, Panie, o Twój ratunek dla tych ludzi, którzy są w tym obszarze zagrożonym powodziami, którzy w tej chwili tracą swój dobytek, tracą swoje mienie, a w niektórych przypadkach, którzy już tracą swoje życie. Modlimy się, Panie Boże, o to, aby nie było ofiar śmiertelnych, abyś, Panie Boże, ratował... ludzi, abyś, Panie Boże, też natknął siłą i taką mądrością ludzi, którzy tam są, służby, Panie Boże, żeby oni w sposób taki naprawdę mądry potrafili przeprowadzić te akcje ratunkowe. Błogosławimy, Panie Boże, także te kościoły, które są w tych miejscowościach, w Nysie, w Kłodzku, Panie Boże, błogosławimy naszych braci i siostry, Panie Boże, i modlimy się o to, aby też, Panie Boże, abyś nad nimi miał swoją ochronę, swoją opiekę. Panie, dziękujemy Tobie za to, Panie Boże, że Ty patrzysz na Polskę z miłością, Panie, patrzysz na nasz kraj z miłością i wierzę w to, Panie Boże, że Ty nie zostawisz tego, Panie Boże, bez odpowiedzi. W imieniu Jezusa Chrystusa wołamy, Panie, jako Kościół. Amen. I też wykorzystam dzisiaj swój czas antenowy do innej rzeczy, jeszcze zanim przejdę do tematu, dlatego znowu powiem o rzeczach ważnych, a później przejdziemy do innych. A mianowicie dla tych z was, którzy czasami macie takie myśli, kurczę, w Kościele to się u nas się mało dzieje, mogłoby się dziać więcej, no to przed chwilą słyszeliśmy konferencji, a ja wam dorzucę jeszcze jedno, żeby się więcej działo. Słuchajcie, 1 października ruszamy z kursem Alfa. Ja wiem, że ogłoszenia są zwykle na koniec, ale ja to robię celowo. Nie zwiększę swojego czasu, spokojnie. Słuchajcie, 1 października ruszamy z kursem Alfa. To są 2 tygodnie. Za 2 tygodnie, we wtorek o godzinie 19:00 odbywa się pierwsze spotkanie kursu Alfa.
A nie wiem jak wy, ale ja byłem niesamowicie zbudowany świadectwami podczas chrztu, który miał miejsce 2 tygodnie temu. A kiedy słyszeliśmy, wiecie, ja wiem, że kurs Alfa był jakimś tam kamykiem, jakimś takim etapem gdzieś w życiu osób, które dzieliły się świadectwem. To nie miał mocy sprawczej. Nie o to chodzi, ale generalnie, kiedy słyszymy świadectwa ludzi, którzy poznali Jezusa, to widzimy, że wiele czynników często miało na to wpływ. I wierzę, że Alfa jest takim czynnikiem, że kurs Alfa jest czynnikiem, który ludziom pokazuje Chrystusa. Potrzebujemy dwóch rzeczy cały czas. Potrzebujemy jeszcze osób chętnych do tego, aby przygotować kurs Alfa. I to mówimy o rzeczach, począwszy od przygotowywania jedzenia i tutaj jest Renata Bojarska, która jest królową cateringu i która generalnie przyjmie od was waszą, że tak powiem, pomoc, deklarację pomocy, a później będzie ją egzekwować, więc uważajcie. Poza tym będziemy regularnie stawać tutaj już podczas kursu Alfa i po prostu mówić o tym, jakie są potrzeby bieżące. Ale najważniejsza rzecz teraz to jest to, aby zapraszać ludzi, wokół których znacie, swoich znajomych, żeby wzięli udział w kursie. Już wiemy, że mamy grupę ludzi, którzy się zgłosili, którzy są chętni, super. Wiemy, że nie będziemy do ścian, że tak powiem, kursu prowadzić i to jest fantastyczna informacja, ale wierzę, że stać nas na więcej, że możemy więcej. Dlatego słuchajcie, po nabożeństwie szukajcie mnie, ja mam zaproszenia. Te zaproszenia są ładne, robiła je moja żona, więc proszę, żeby one nie leżały w samochodzie do świąt Bożego Narodzenia 2027, tylko rozdajcie je ludziom, których macie wokół siebie. Powiedzcie im, słuchajcie, u nas w kościele, w kawiarni będzie fantastyczne wydarzenie, 11 tygodni, darmowe jedzenie, świetnie przygotowana kolacja, film, może bez popcornu, ale film i dyskusja. A o czym? O tym, co ważne. Odpowiadająca na pytania, kim jest Jezus, czego potrzebujemy tak naprawdę w życiu, aby być szczęśliwymi, a po co w ogóle tu jesteśmy. Słuchajcie, to jest naprawdę szansa dla nas jako Kościoła, wykorzystajmy ją, po prostu ją wykorzystajmy. To jest narzędzie, to nie jest, że tak powiem, automatyczna maszyna do zbawiania ludzi, nie, ale to jest jakieś narzędzie, wykorzystajmy je, skoro je mamy, okej? I teraz mogę przejść do tematu, tylko 6 minut. Jest okej. Słuchajcie, wracamy do sukcesu. Generalnie ludzie prawdziwego sukcesu. Ludzie, my wszyscy, tak może ktoś z nas powie, że nie, ale generalnie badania mówią, że mamy raczej skłonność do tego, żeby lubić bardziej osoby odnoszące sukces niż te, które nie odnoszą sukcesu. I to bardzo dobrze było widać w naszym kraju, zwłaszcza gdzieś na przełomie wieków, kiedy taka wypuszczona Polska dostała dar z nieba w postaci... A, nie wiecie? Ktoś chce zgadnąć? Kogo mam na myśli? Adama Małysza, brawo! Brawo, 10 punktów dla zespołu uwielbienia. Słuchajcie, Adama Małysza. Kiedy Adam Małysz, że tak powiem, zaczął odnosić sukcesy, to było jak lekarstwo na narodową traumę. Po prostu wypuszczony naród, który w piłce, lipa, w kosza, no tam może wtedy nie było aż tak źle, ale generalnie we wszystkie takie sporty, w których myślimy, że jesteśmy dobrzy, no to było średnio i nagle w niszowym sporcie, w sporcie, który wtedy śledził po prostu 5 osób w Polsce, jest Adam Małysz i zaczyna po prostu niszczyć konkurencję, wygrywa najpierw turniej czterech skoczni, później Puchar Świata, później Mistrzostwa Świata i tak dalej i nagle jest mały szomania, cała Polska wie już wszystko o skokach narciarskich, ludzie wiedzą, z czego składa się wosk, którym, że tak powiem, naciera się narty, żeby szybciej zjeżdżali po tym najeździe, czy jak to tam się nazywa. Generalnie widzieliście, byliście tego świadkami, większość z was. No, mój brat się urodził w 2001, więc nie może powiedzieć amen, ale generalnie, patrząc po sali, większość z was pamięta. O czym to mówi? To mówi o tym, że my bardzo potrzebujemy sukcesu, my lubimy ludzi z sukcesu, my lubimy przykleić się do sukcesu, który się dzieje. Wiecie, wtedy Adam Małysz był nasz, on nie był tam, swój już nawet nie był, on był nasz, polski, nasz. Pokazaliśmy światu, na co nas stać, bo mieliśmy Adama Małysza. I tak samo, taki sam zryw był w 2016, kiedy nagle w wyniku naprawdę koniunkcji planet i cudów polska reprezentacja awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, nie? I po prostu nagle wszyscy, co tu się dzieje, nie? Wielka, nawet nie wiem, słuchajcie, najlepszym przykładem był Grzegorz Krychowiak, który wtedy był wynoszony prawie na ołtarze, bo jeszcze miał fryzurę podobną do Jezusa, więc generalnie wszyscy uwielbiali Grzegorza Krychowiaka. Minęła chwila, polska reprezentacja wróciła na swój dobrze sprawdzony poziom, no i generalnie
czar prysł, już nikt nie lubił Grzegorza Krychowiaka. Pozdrawiamy Grzegorza, jeśli nas słucha online. Słuchajcie, o czym to mówi? Idziemy za sukcesem. Lubimy ludzi sukcesu. Przyklejamy się do sukcesu. I to jest po prostu naturalna, taka ludzka rzecz. Kiedy ludziom się udaje, to nam się podoba, staramy się utożsamiać, też byśmy tak chcieli i tak dalej. I w ten czwartek, tak, w miniony czwartek, rozpoczęliśmy sezon grup domowych. Mamy taką wakacyjną przerwę, więc generalnie to była pierwsza grupa po przerwie. I dla nas to jest bardzo ekscytujące, dla mnie, dla Darii, dla osób, które też wierzę, że przychodzą na grupy, dlatego że te sezony, każdy z nich jest inny. W sensie my prowadzimy grupę teraz już chyba czwarty rok i każdy ten sezon był inny i to dotyczyło tego, że i inni ludzie się pojawiali, bo generalnie jesteśmy taką grupą domową dosyć otwartą, w sensie myślę, że bardzo otwartą, ale staramy się zapraszać ludzi po prostu znajomych i co roku ta grupa jest troszeczkę inna, jeśli chodzi o skład, czasami nawet bardzo inna, a czasami nawet z tygodnia na tydzień mamy na przykład 10 osób na jednej grupie, 10 na drugiej i pokrywają się dwie, nie? I generalnie jest taka dynamika tej grupy, więc jest to dla nas ekscytujący moment, bo też nie do końca wiemy, co się wydarzy, nie do końca wiemy, kto będzie chodził, więc mieliśmy tą pierwszą grupę i ja wpadłem na genialny pomysł. Znaczy, tak mi się wydaje, że jest genialny, bo mamy tą zasadę na grupach domowych, że staramy się poruszyć to, co działo się na nabożeństwie. Prawda? Prawda? Staramy się poruszyć te tematy, które były na nabożeństwie, na kolejnej grupie po niedzieli. No i wtedy po prostu utrwalamy, tak? Mamy więcej czasu, żeby trochę o tym tak pomyśleć, podyskutować, przymierzyć to do naszego życia i tak dalej. Ja wpadłem na inny pomysł. Ja zrobiłem to przed swoim kazaniem. I dzięki temu ludzie, którzy z mojej grupy, którzy dzisiaj tutaj są, będą wiedzieli trochę więcej niż reszta, ale też dzięki tej grupie, na której już miałem okazję troszeczkę podzielić się tym, o czym dzisiaj będę mówić, o czym mówię już, też dzięki temu rozszerzył mi się trochę punkt widzenia i trochę więcej też wydaje mi się, że rozumiem. Słuchajcie, wracając do sukcesu, tu będzie dużo pytań do was. Kto dla was jest człowiekiem sukcesu? Czy macie kogoś, słuchajcie, nie zamykamy się na jakieś środowisko, nie zamykamy się na kościół, po prostu. Zamykasz oczy, kto jest człowiekiem sukcesu? No Adam Małysz jest, nie? Jeszcze jeździł sobie później po pustyni, jeszcze teraz jest chyba jakimś tam dyrektorem, nie? No, gra w reklamach. Ktoś jeszcze? Tak, ale słuchajcie, chodzi mi o osoby konkretne. Kto jest dla was człowiekiem sukcesu? Imię, nazwisko, tak można go przedstawić. Robercik. Mamy kilku Robertów, ale rozumiem, że chodzi się o tego, który gra w piłkę. Okej. Okay. Maksymilian Kolbe, okej. Okay. To jest kompletnie innej bajki, ale jakby rozumiem. Ktoś jeszcze się podzieli, czy się wstydzicie? Marcin Zieliński, okej. Okay. No, ktoś jeszcze? Iga Świątek. Okej, okay, dobra, bo zaraz mnie, jak lawina ruszy, to już tego nie powstrzymam. To jest dobry moment. Słuchajcie, co decyduje o tym, że te osoby traktujemy jako osoby sukcesu? Jakieś osiągnięcia, ale musimy przyjąć jakieś kryterium, tak? I zobaczcie, nawet jak teraz rozmawialiśmy, przyjęliście zupełnie inne kryteria. Gdybyśmy wzięli kryteria, które przyjął na przykład mój brat, który powiedział Robert Lewandowski, to Maksymilian Kolbe, przepraszam bardzo, ale no nie za bardzo byłby człowiekiem sukcesu, nie? Z drugiej strony, gdybyśmy wzięli kryteria, którym kierowała się Sylwia, to Iga Świątek, no chyba nie za bardzo byłaby kobietą sukcesu. Rozumiecie? To, czy ktoś jest osobą sukcesu, czy ktoś jest człowiekiem sukcesu, o tym decyduje tak naprawdę kryterium, które weźmiemy. Tutaj pastor już troszeczkę wyprzedził myśli i to często jest to same z tym, jaki mamy cel. Tak? Jeśli jest jakiś cel, do którego dążymy i go osiągamy, to jest to sukcesem. Jeśli dla Igi Świątek to było bycie numerem jeden na świecie w tenisa, no to zdecydowanie osiągnęła sukces. Jeśli dla Maksymiliana Kolbe było wytrwać do końca w takim po prostu posłuszeństwie Bogu, w takiej odważnej postawie, to zdecydowanie odniósł sukces. Jeśli dla Roberta Lewandowskiego było zagranie w Barcelonie, to osiągnął sukces. Jeśli mamy kryterium, przyjmiemy to kryterium, jeśli to jest nasz cel i osiągamy, to osiągamy sukces. Taka mniej więcej jest definicja. Kwestia jest taka, skąd pochodzą cele, które mamy. One mogą być z nas samych, tak? Możemy sami sobie dawać cele, tak? Jeśli twoim celem jest wstać w niedzielę i nie spóźnić się na nabożeństwie, na nabożeństwo, to faktycznie, jeśli byłeś o 9:59 i nie później, jesteś człowiekiem sukcesu dzisiaj.
wielkie brawo. A jeśli twoim celem dzisiaj na przykład, nie wiem, czy tam jutro, załóżmy, masz jakieś wyzwanie zawodowe, nie wiem, może jakieś ważne spotkanie, ja pracuję w handlu, więc może to być jakieś negocjacje z klientem i moim celem jest to, żeby, nie wiem, skończyło się to podpisaniem kontraktu, to jeśli jutro to się wydarzy, osiągnąłem sukces. Jestem człowiekiem sukcesu według jakiegoś kryterium. I do czego dążę? Do czego zdążam tą ścieżką? Czy w życiu duchowym możemy odnieść sukces? Ale teraz poszło, nie? Czy w życiu duchowym możemy odnieść sukces? Możemy. Okej, dobrze. Już parę osób, że tak powiem, poszło ze mną w tą podróż. Czy można być chrześcijaninem sukcesu? No jeśli można być człowiekiem sukcesu, wiecie, o co mi chodzi. Takim chrześcijaninem sukcesu. To skąd wiemy, że odnieśliśmy sukces jako chrześcijanie? Jakie kryteria mówią nam o tym, że osiągnęliśmy sukces? Biblia wyznacza nam jakieś cele, ok? Jakie to są cele, jakie to są standardy? Co jest sukcesem dla chrześcijanina? Czy czujecie się dzisiaj, że jesteście ludźmi sukcesu? Czy osiągacie sukces w tym, co jest dla was, co Biblia nazywa standardem, kryterium? Przeczytam dwa fragmenty, żebyśmy troszeczkę udowodnili, że Biblia faktycznie, ona używa takiego języka, który kojarzy nam się ze zdobywaniem czegoś, z wygrywaniem, z sukcesami. I to są dwa fragmenty, w których Jezus, ale ten Jezus, którego widzi apostoł Jan, w objawieniu, ten potężny Jezus, ten nie już Jezus, który po prostu chodzi po ziemi, ale ten Jezus, który zasiada po prawicy Boga Ojca, ten potężny, ten lewi baranek, mówi dwie rzeczy. Pierwszy fragment to z objawienie Jana, 3 rozdział, 21 werset. Jezus mówi takie słowa. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na tronie moim, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na tronie Jego. Wow, kto jest tym zwycięzcą? Na czym polega to zwycięstwo? No to jest coś, co Jezus obiecuje komuś. Używa takich, a nie innych słów. Mówi o zwycięstwie. Zwycięstwo, sukces, to są rzeczy, które są bardzo blisko siebie. No nie są dokładnie tożsame, ale rozumiecie, o co chodzi. Mówi wprost. Inny fragment w drugim rozdziale tej samej księgi, to są znowu słowa Jezusa, kiedy mówi, zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Tu jest mowa, tam była, w tym pierwszym fragmencie Jezus mówi o pewnego rodzaju nagrodzenie to bardziej dotyczy tego drugiego, mamy tutaj taką, jest mowa o jakiejś nagrodzie, tak? Ukryta manna, biały kamyk, imię i tak dalej, to jest nagroda. A to pierwsze to jest bardziej rozpoznanie, to jest uhonorowanie, tak? Kiedy Jezus mówi, że pozwolę mu zasiąść ze mną na tronie, to jest jakby, Jezus mówi, że podzieli się częścią swojej chwały. Pozwolę, tak jak ja zasiadam z Ojcem, tak ja pozwolę zwycięzcy zasiąść ze mną. Kim jest ten zwycięzca? Co definiuje, jakie są kryteria, które mówią nam, że ten, a ten jest zwycięzcą w Chrystusie? Co wam przychodzi do głowy, kiedy czytacie te fragmenty? Czy chcemy dzisiaj, czy wiemy, co znaczy być zwycięzcą i czy chcemy być tymi, o których mówi Jezus? Czy chcesz być człowiekiem, o którym Jezus mówi, pozwolę ci zasiąść ze mną na tronie, uhonoruję ciebie, dam ci nieco tego i tego, dam ci nowe imię, dam ci nagrodę. Fragment, który gdzieś tutaj już zdążył pastor zacytować, o wieńcu sprawiedliwości, o biegu. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który dostanę ja i wszyscy ci, którzy wytrwali w wierze, którzy poszli za Chrystusem, tak? Czytam o tym w liście apostoła Pawła. Jest jakaś nagroda, jest jakiś sukces, jest jakieś zwycięstwo, tylko jakie są kryteria? Problem polega na tym, że my czasami bierzemy pod uwagę nie te kryteria i uznajemy, że osiągamy sukces. Albo żyjemy w przekonaniu, że nasze życie nie jest przegrane.
Dlatego, że kryteria, które bierzemy i przykładamy do naszego duchowego życia, one w ogóle nie są tymi kryteriami, których uczy nas Słowo Boże, których uczy nas Bóg. W czym zatem mamy odnosić sukcesy? Co jest ważne? Co ma znaczenie dla Boga? Ja kilka razy cytowałem ten w sensie wypowiadałem ten cytat, on jest naprawdę dla mnie bardzo ważny. Nie jest to cytat biblijny, ale jest mądry. Nie boję się ponieść porażki, boję się odnieść sukces w czymś, co nie ma znaczenia. I w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, nie boję się odnieść porażki, boję się odnieść sukces w czymś, co nie ma znaczenia. W kontekście tego, o czym mówimy, to jest bardzo ważna myśl. Wiecie, bo okej, nikt z nas nie cieszy się, kiedy ponosi porażkę w różnych rzeczach, tak? Czy to w życiu, nie wiem, zawodowym, czy w, nie wiem, wychowaniu dzieci, czy w relacjach, czy w życiu duchowym, czy w dyscyplinie takiego codziennego życia z Panem Bogiem. Nikt z nas się nie cieszy z tego, że nosi porażkę. Ale ta myśl jest bardziej, ona kieruje naszą uwagę w inną stronę, że problem, okej, porażka porażką, ale prawdziwy problem, to czego się boimy, to czego powinniśmy się bać, to jest to, kiedy zaczynamy odnosić sukces w czymś, czego Bóg wcale nie oczekuje od nas. Kiedy zaczynamy odnosić sukces w czymś, co nie ma znaczenia. I czy to jest złe, że na przykład ja odnoszę, nie wiem, jakieś sukcesy, załóżmy, w życiu zawodowym? Nie. Czy to jest złe, że nie wiem, że uprawiam sport i chcę być lepszy i lepszy i odnoszę jakieś sukcesy? Myślę, że nie. Problem polega na tym, że za sukcesem idzie zaangażowanie naszych emocji, naszego serca. Bo kiedy nam coś wychodzi, to nasze serce za tym podąża. Zaczynamy się w to angażować nie tylko jakiś nasz czas, nie tylko nasze czyny, ale nasze serce za tym idzie. To jest właśnie znowu ta ilustracja z Adamem Małyszem. Nie szło nam w niczym innym, to wybraliśmy sobie skoki narciarskie. Skoki narciarskie. To jest dyscyplina, którą w Polsce uprawia może z 250 osób. Nie wiem, no strzelam z kapelusza, nie? Ale to jest, wiecie, niszowy sport. W piłkę nożną gra każde dziecko. Prawie każde. Kiedyś tak było, trochę teraz pewnie się trochę to zmieniło, bo aktywność fizyczna generalnie leci na łeb, na szyję w Polsce, ale generalnie widzicie proporcje, tak? Niszowy sport. Dlaczego wybraliśmy ten sport? Dlatego, że tam odnieśliśmy sukces. Po prostu. Dlatego poszliśmy za tym. Nie dlatego, że wszyscy lubimy oglądać gościa, który zjeżdża z górki i skacze, tylko dlatego, że tam odnieśliśmy sukces. Za tym poszły nasze emocje, za tym poszła mania, którą nazwaliśmy później Małyszomanią. Nasze emocje, nasze przywiązanie, nasze serce, to wszystko poszło za sukcesem. I w naszym życiu dlatego jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jakie są kryteria, Boże kryteria dla naszego życia, bo jeśli wybierzemy złe kryteria, to nasze serce i zaangażowanie może pójść z rzeczami, które dla Boga wcale nie są ważne. Czy chodzi o nasze życie, czy chodzi o nas jako Kościół? A istnieje takie ryzyko, że jeśli stracimy koncentrację na tym, co ważne i poświęcimy czas i energię czemuś, o co Pan Bóg nas nie prosi, to nasze serce pójdzie za tym. I to, tak jak mówię, dotyczy zarówno każdego z nas osobno, jak i Kościoła. Kiedy przygotowywałem to kazanie, przeczytałem sobie troszeczkę o tym, o okolicznościach zatonięcia Titanica. Nie wiem, czy kiedykolwiek zgłębialiście temat poza filmem z Kate Winslet i Leo DiCaprio, ale generalnie tam jest dużo ciekawych rzeczy. Wiemy, że on zatonął, wiemy, że uratowało się mniej niż 50%, tam chyba 30 parę procent ludzi, którzy się uratowali. Wiadomo o tym, że było za mało szalup ratunkowych. Z historii wiemy, że nie dość, że było ich za mało, bo to było, wiecie, to były względy po prostu estetyczne. Nie chciano, by szalupy zasłaniały ludziom widok. Dlatego było ich mniej. Do tego jeszcze była fatalna akcja ratunkowa, szalupy były opuszczone do połowy puste i tak dalej. Generalnie to jest, jakby możecie o tym poczytać, nie będę o tym mówił, ale człowiek, który był odpowiedzialny był jednym z inżynierów odpowiedzialnych za budowę Titanica, wypowiedział słowa, które są chyba jednymi z najbardziej rozdzierającymi serce słowami dotyczącymi całego przygotowania tego przedsięwzięcia, jakim był rejs Titanikiem. On powiedział, generalnie to już było długo po zatonięciu Titanika, ale powiedział takie słowa. O pracach podczas budowy Titanika, przygotowywania go do rejsu. Powiedział takie słowa.
poświęciliśmy 2 godziny na dyskusję o dywanach w kabinach pierwszej klasy i 15 minut na problem szalup ratunkowych. Poświęciliśmy 2 godziny na dyskusję o dywanach w kabinach pierwszej klasy i 15 minut na temat szalup ratunkowych. Co to jest, jak nie skupienie swojej uwagi na czymś, co tak naprawdę nie ma znaczenia? Na czymś, co jest takim króliczkiem. Zróbmy nasz statek najbardziej... Taki był cel. Oni tam postrzegali sukces. Niech Titanic będzie najbardziej luksusowym statkiem na świecie. On tym się różnił, bo były większe statki. To nie był największy statek nawet wówczas. On był chyba tam trochę dłuższy, ale były większe. Tam były 2 firmy, które konkurowały, nieważne. W każdym razie króliczek polegał na tym, żeby to było najbardziej luksusowe miejsce na Atlantyku. Więc na czym się skupili? Przez 2 godziny rozmawiali o tym, czy dywan ma mieć długość 3 czy 4 centymetrów i z jakiego włosia ma być wykonany. I 15 minut na koniec, no jeszcze te szalupy ratunkowe, dobra, no to tam, nie wiem, dajcie tyle, okej, nie, bo będą zasłaniały ludziom, dobra, to dajcie mniej, koniec tematu. Nasze życie duchowe może być dokładnie takie same. Możemy 2 te godziny poświęcać na rzeczy, które nie mają znaczenia i 15 minut tylko na to, co naprawdę czego Bóg od nas oczekuje. Jako Kościół możemy robić dokładnie to samo. Jest ten słynne porównanie, czy jesteśmy statkiem wycieczkowym, czy łodzią ratunkową. Czy poświęcamy 2 godziny naszego czasu, żeby zastanowić się nad tym, jak powinno wyglądać ułożenie krzeseł podczas nabożeństwa, czy jaki powinien być kąt padania światła, a 15 minut na tym, jak iść po ludzi, którzy giną. To jest chyba najbardziej taki przykład, nie? Ale to nie jest tylko kwestia Kościoła, bo to jest wtedy łatwo. No tak, ktoś powinien zmienić tutaj proporcje. Te proporcje są inne, spokojnie. Ale chodzi mi o to, że to jest coś, co powinniśmy przełożyć do naszego życia przede wszystkim. Na co poświęcam 2 godziny, na co 15 minut? Co jest dla mnie sukcesem, co jest celem, do czego dążę? Wobec tego, kto jest, tego o czym mówimy, kto jest takim przykładem sukcesu w Biblii, w Bożych oczach? Kogo byście podali? Józefa, okej? Okay? Jan Chrzciciel, okej. Okay. Abraham, okej. Okay. Ktoś jeszcze? Paweł, no. Słuchajcie, zatrzymam się na chwilę przy apostole Pawle, chociaż on nie będzie bohaterem moich ostatnich 19 minut tej usługi, dlatego że on jest świetnym przykładem zrozumienia tego, o czym mówimy. W jednym z listów on mówi o... zaczyna się przechwalać. To jest chyba list do Galacjan, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Gdzie zaczyna przechwalać się, mówić... Jaki on jest, co on osiągnął? Mówi o tym, że jest przecież urodzonym Żydem, że jest wykształcony, że był z uczniem Gamaliela i tak dalej. Wymienia jakby rzeczy, właśnie wymienia swoje sukcesy. I wiecie, każdy z nas może zrobić dokładnie to samo, co Paweł. To znaczy żyć w przekonaniu, że rzeczy, którymi się otaczamy, rzeczy, które osiągamy, to one kwalifikują nas jako ludzi sukcesu w Bożych oczach. Nie wiem, Jakub Marciniak. Czasem mówi niezłe kazania. W sumie pierwsze kazanie powiedziałem, jak miałem 19 lat, czyli 15 lat temu, no to też jeszcze jestem taki no dosyć wytrwały, nie? A nie wiem, tu sobie powieszę tutaj, bo będę przeszkadzał w sprzęcie. Też grupę domową prowadzę. Wiecie, kurczę. Ja też pomagałem wybierać ekspres do kawiarni. I wiecie, no nie wiem, co tam jeszcze, co wymienimy. Dzieci przychodzą ze mną do kościoła, nie? No, przychodzą, tańczą, przeszkadzają. I mogę tak w nieskończoność, wiecie. Jeśli jeszcze do tego dołożę ego, to znajdę nieskończoną ilość kryteriów, żeby sobie siebie nagradzać, wiecie? Naprawdę mogę to robić bardzo długo. Mogę to robić bardzo długo, bo mam tego trochę, ale nie mam tyle czasu. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że mogę przyjść do Pana Boga obwieszony tymi medalami, a On w końcu mnie spyta o ten, którego nie mam. I tu się pojawia problem. Czy ja osiągam sukcesy w tym, w czym je mam osiągać? Czy robię to, czego Bóg ode mnie oczekuje? I rzeczywiście Paweł to wymienia. Ja teraz nie będę czytał tego fragmentu, bo mam jeszcze ich kilka, ale Paweł wymienia rzeczy, w których on rzeczywiście osiągnął sukces. I na końcu co mówi? Ale to nie ma znaczenia. Ale to nie ma... Wszystko, w innym fragmencie, wszystko uznałem za śmieci. Wszystko to uznałem za nic niewarte, za gnój, tam jest takie słowo użyte w oryginale, w porównaniu do tego, czym jest poznanie Chrystusa.
Czy on łapie jakieś, on już mówi nam o jakimś kryterium, które tak naprawdę mogłoby mu umknąć ze względu na liczbę osiągnąć w innych dziedzinach, które miał. Ale on zrozumiał. Pytanie, czy my dzisiaj rozumiemy. I rzeczywiście postać, o której dzisiaj chwilę powiemy, to jest postać, która jest bardzo przekornym człowiekiem sukcesu. To znaczy, przekornie go nazywam człowiekiem sukcesu. Dlaczego? Przejdźmy przez jego historię. Padło jego imię, więc tak, to będzie Jan Chrzciciel. Słuchajcie, ja powiem o tym, jaki to był człowiek sukcesu, ok? To lećmy. Niewątpliwie był to dziwak i outsider. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 1-4. A po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel, głosił on na pustyni judzkiej. No fantastyczna scena dla wielkich kaznodziei, nie? Gość głosił na pustyni. Jakby chwilę pomyślcie o tym, gościu chodził na pustynię i tam głosił. Nie mógł w mieście? Chyba miałoby to większy sens, większe zasięgi, nie? Gościu chodził na pustynię i tam głosił. Jakby tu już dla mnie jest jakiś, słuchajcie, żółta lampka przynajmniej, nie? Głosił jeszcze, co głosił? Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko, właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni. Aha, tutaj, przepraszam, ten fragment, 4 werset. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści. Wygodnie, szykownie, tak? No, generalnie człowiek sukcesu. Opasywał się skórzanym pasem, a żywił szarańczą i miodem dzikich pszczół. No to jest obraz człowieka sukcesu, jaki mamy wszyscy wymalowany w głowie, tak? Gość, który mieszkał, gadał na pustyni, czasem do ludzi, czasem do skał, jadł owady i chodził w ubraniu, które przypominało bukłak na wino, z wielbłądziej sierści. Jakby, czy to jest obraz człowieka sukcesu? Zostawiam to do waszej rozwagi. Dalej, i lecimy. Wygłaszający dziwne, radykalne kazania. Takie, wiecie, stonowane z klasą, jak my lubimy, takie, wiecie, nie za bardzo osądzające, takie, że wszyscy poczuli się dobrze, poczytajmy. A gdy zobaczył, że wielu faryzeuszy i sadyceuszów przychodzi na chrzest, powiedział, wy pomioty żmii! Nikt jeszcze nie zaczynał u nas tak nabożeństwa. Czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc godny opamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może złudzić Abrahamowi dzieci, topór dotknął już korzeni. To jest taka mowa inspiracyjna mocno. A każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Trzeba, nie dało się go nie lubić generalnie, nie? Jeśli chodzi o jego sposób głoszenia kazań, więc generalnie tak, no kolejny dowód, że był człowiekiem sukcesu, wygłaszał bardzo dziwne, radykalne kazania. Lecimy dalej. Słuchajcie, generalnie mówimy o człowieku, który trafił do więzienia. Średni wpis do CV w Łukasza w 3 rozdziale. Wiecie, no jak to najczęściej ludzie funkcjonują? Jeśli ktoś trafił do więzienia, no to zasłużył, nie? 3 rozdział Ewangelii Łukasza, 3:20, czytamy taki króciutki fragment, w którym mowa jest o tym, że Herod do wszystkich swoich przewinień, bo Herod był wtedy zarządcą, dodał do tego wszystkiego i to, że osadził Jana w więzieniu, czyli został zamknięty w więzieniu. Człowiek sukcesu, niewątpliwie. Słuchajcie, to jest mocne, słuchajcie, macie jedną misję. Misję torowania drogi dla Chrystusa, tak? Jan Chrzciciel miał być tym, który torował drogę dla Chrystusa, jest o tym w kilku Ewangeliach napisane, chyba w 3 z 4. O czym czytamy w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, od 2 do 6? No świetnie mu poszło generalnie w tym, co robił, bo był tak przekonany do swojej własnej misji, że w końcu sam w nią zwątpił. Dlatego, że kiedy Jezus już zaczyna głosić Ewangelię, dzieją się cuda, Jan Chrzciciel nie cieszy się w więzieniu, że tak, zrobiłem robotę. Tylko co? Czytamy. A 11:26. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem. Czy to ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Jan miał wątpliwości, czy człowiek, którego miał przedstawić światu, czy jakby... Główny cel jego misji, czy to jest ten? On miał wątpliwości. To, wiecie, on nie, to, że wysłał swoich... Słuchajcie, on musiał naprawdę się napracować, nie? To on był w więzieniu. To nie było więzienie pod tytułem codziennie widzenie i generalnie telefon, tak dalej, załatwmy coś tam. Nie, on był w więzieniu,
Więc pewnie musiał naprawdę się nagimnastykować, żeby wysłać tych uczniów. Ci uczniowie musieli się nagimnastykować, żeby znaleźć Jezusa, żeby zadać mu pytanie. Z czego to wypływało? Z ciekawości? Nie. Jana trawiły wątpliwości, czy to jest ten. Więc Jan w swojej misji, jedynej jaką dostał, miał potężne wątpliwości, czy Jezus jest tym, który miał przyjść. I później Jezus mu odpowiada, czytamy dalej. A Jezus mówi, idźcie i donieście. Zobaczcie nawet odpowiedź Jezusa. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli, zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, który się do mnie nie zrazi. Jezus nie powiedział mu nic więcej niż Jan wiedział. Jan dokładnie wiedział, co ma Jezus zrobić. I ten fragment zaczyna się od takiej myśli. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Więc Jezus każe uczniom powtórzyć mu to, co Jan już usłyszał. Rozumiecie tutaj jakby drugie dno tego wszystkiego? To podkreśla tylko, że to były wątpliwości. To nie była chęć sprawdzenia jakiejś wiedzy, to były wątpliwości. I odpowiedź Jezusa jest taka po prostu, dzieje się to, co miało się dziać? Wyciągnij wnioski. Mniej więcej tak trzeba zinterpretować tą odpowiedź. Więc mamy człowieka sukcesu, który no, w największej swojej misji i tak w sumie w jakimś sensie ponosi jakąś porażkę, nie? No bo zwątpił w to, co było treścią jego życia. I na koniec czytamy w 14, tego już nie będę czytać, bo już czas jest taki, jaki jest, zostaje zabity z powodu kaprysu małolaty, która uległa namowom zdemoralizowanej matki. No, tak było? Tak było. Tak możemy to opisać. Po prostu była dziewczyna, która potrafiła ładnie tańczyć, królowi się spodobało, więc mówi, no co chcesz, to ci zrobię. To wszystko dostaniesz, co będziesz chciała. A ona akurat, matka jej mówi, ej, głowa Jana Chrzciciela jest świetną odpowiedzią na tą propozycję. No i tak się to skończyło. Ścieli Jana Chrzciciela. Głupia śmierć. Z powodu jakiegoś takiego, wiecie, takiego zdemoralizowanego kaprysu. Tak kończą ludzie sukcesu? Więc dlaczego Jan Chrzciciel w tej całej narracji, dlaczego wybrałem sobie go jako człowieka sukcesu? Przeczytam jeden fragment, który pokaże nam, dlaczego to Jan Chrzciciel. To jest moja ocena, jak sobie go wybrałem, możecie wybrać kogoś innego i pewnie ułożyć równie przekonujące argumenty. Ale powiem wam, dlaczego ja uważam, że Jan Chrzciciel. Sukcesem Jana jest świadectwo, jakie wydał o nim Jezus. Największym sukcesem, tym, co mówi o tym, czy Jan był, czy nie był człowiekiem sukcesu, jest to, co powiedział o nim Jezus. A co Jezus powiedział? Czytamy o tym w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza od 11 do 15 wersetu. Zapewniam was, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel. Historia była bogata, wiecie, król Dawid, Abraham, Mojżesz, Józef, wymienialiśmy właśnie wszyscy ci, których wymieniliście, Eliasz, Elizeusz. Ja bardzo Nechemiasza zawsze lubiłem jakby jego przykład brać w kazaniach. Ale Jezus mówi coś innego. Jezus mówi, zapewniam was, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, z tych, którzy się urodzili, nie było większego niż Jan Chrzciciel, a najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzi, którzy przed niczym się nie wahają. Bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. Jeśli chcecie to przyjąć, on jest tym mającym nadejść Eliaszem. Kto ma uszy, niechaj rozważy moje słowa. Tu jest oczywiście więcej myśli. Tu jest też mowa o... Jest ta druga część tego fragmentu, która mówi o tym, że najmniejszy w Królestwie jest większy niż Jan. To jest na oddzielne kazanie. Ale chodzi mi do tego miejsca w historii, do tych słów, Jezus, znając serce, motywy każdego człowieka, który się kiedykolwiek urodził przez tysiące lat, bez wątpliwości mówi Jan Chrzciciel, największy z tych, którzy się kiedykolwiek urodzili. Dlaczego? Dlaczego Jan Chrzciciel? Czy czytamy o tym, żeby jakieś morze rozdzielił? Czy czytamy o bitwach, w których wziął udział i które wygrał? Czy przeprowadził Izrael przez pustynię? Czy odbudował świątynię?
czy napisał ileś tam psalmów, które generalnie osiągnęły jakiś tam top list przebojów w Izraelu? Nie, 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 nie. To co? Co decydowało o tym, że Jan Chrzciciel został w ten sposób nazwany? A tak, pastor powiedział dokładnie, wypełnił wolę Bożą. Ja nazwałem to innym słowem, słowem, którego używała moja żona 2 tygodnie temu podczas swojego kazania i które uważam, że jest, w pewnym sensie one są połączone, to fajnie. Jan Chrzciciel był wzorem posłuszeństwa. Jan Chrzciciel był wzorem posłuszeństwa, dostał wyraźne powołanie od Boga i poszedł za nim do samego końca. Bez względu na okoliczności, na wygody, na to, co mu się opłacało, uwierzył Bożemu Słowu i był posłuszny Bożemu Słowu. Te dwie rzeczy. Uwierzył temu, co Bóg do niego powiedział i był temu w 100% posłuszny. To posłuszeństwo było tym, posłuszeństwo Bożemu Słowu, posłuszeństwo Bogu było to, czym go wyróżniało, czym zasłużył sobie na tą opinię, którą wydaje o nim Jezus. Rzymian 6,16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechowi ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Ten fragment mówi, że nie ma bycia sługą bez posłuszeństwa. Nie możesz nazywać siebie sługą Jezusa, jeśli nie jesteś mu posłuszny. To się wyklucza. Posłuszeństwo warunkuje zależność od tego, komu uwierzyłeś. To, że mi powiesz, że wierzysz w to, co mówi Jezus, to jest bardzo dobrze. Ale twoje życie pokazuje i moje życie pokazuje, czy za tym poszły czyny i czy ja jestem temu posłuszny. To są te dwie rzeczy. Przypowieść o domu na piasku i na skale, tak? To są te dwie rzeczy, o których mówiła Daria. Czymś innym jest uwierzyć, przyjąć jakąś wiedzę, a czymś innym jest za tym pójść. Czymś innym jest być temu posłuszny. I Jan Chrzciciel, on przyjął słowo i uwierzył. To wymagało wielkich pokładów wiary, bo to nie było słowo, jakie każdy dostawał. Jego powołanie było powołaniem bardzo podobnym do tego, które dostała Maria, Matka Jezusa. Jedno w swoim rodzaju. Jedno w swoim rodzaju. Jedna kobieta urodziła Jezusa. I jeden człowiek był powołany do tego, aby torować drogę przed Jezusem. Aby ogłaszać tego, który przychodził po nim. To było wyjątkowe powołanie. Więc potężna wiara, to była jedna rzecz, ale bezkompromisowe posłuszeństwo, które za tym poszło, to była druga rzecz. I na to Jezus wskazuje. Posłuszeństwo warunkuje bycie sługą Jezusa. Kolejny fragment. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Kolejny fragment, z którego chyba korzystała Daria. Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. To jest fragment, który jest w pierwszej księdze Samuela, który dotyczy króla Saula, kiedy on był typowym przykładem gościa, który chciał osiągać różne sukcesy, ale one się w ogóle nie pokrywały z tym, czego Bóg oczekiwał. On by się obwieszał tymi medalami aż do końca. Ale na końcu przychodzi prorok Samuel i mówi: z czym ty wyskakujesz? Dla Boga to nie jest ważne. Nie jest najważniejsze. Twoje posłuszeństwo jest tym, czego Bóg oczekuje w pierwszej kolejności. A twoje ofiary, one bez posłuszeństwa nie mają żadnego znaczenia. I jak to możemy przełożyć do naszego życia i do życia Kościoła? Możemy przez cały czas próbować Bogu zorganizować czas. Zróbmy to, zróbmy tamto. Dyskutujmy o tym, dyskutujmy o tamtym. My jakby, zwłaszcza jakby w Kościele, my jesteśmy w stanie nieskończoność rozmawiać o różnych takich rzeczach, które nie mają tak naprawdę wielkiego znaczenia. Mam za mało czasu, żeby wchodzić w takie szczegóły. Ale generalnie możemy skupić się na rzeczach, które nie są aż tak bardzo ważne. Możemy się skupić na tym, żeby, nie wiem, żeby urządzać w nieskończoność, nie wiem, wnętrza sal katechetycznych. Możemy się skupić na tym, żeby dopracować nabożeństwo tak, aby odpowiadało wzorcom telewizyjnym.
Możemy iść w różne strony, możemy w naszym życiu duchowym, możemy, nie wiem, ja mógłbym poświęcić swoje teraz całe, wiecie, swój cały czas, żeby szlifować swój warsztat kaznodziejski, żeby mówić wolniej, żeby stawiać przecinki, nie wiem, cokolwiek. Możemy obrać sobie różne kierunki i próbować osiągnąć w nich sukces. I wiecie, to nie są złe rzeczy, dopóki to idzie, dopóki posłuszeństwo jest pierwsze. Dopóki idziemy za tym, co Bóg powiedział do mojego życia, do życia Kościoła, i je wypełniam. Dopóki jestem posłuszny temu, co mówi mi Słowo Boże i to, co Bóg powiedział mi też bezpośrednio, czy przez jakieś takie słowo bezpośrednio kierowane do mnie, to jest okej. Ale jeśli próbuję robić różne rzeczy, a jednocześnie nie jestem posłuszny w tych podstawowych, rozmijam się kompletnie z Bożymi kryteriami dla naszego życia. I człowiek sukcesu w tym rozumieniu, wierzę, że w Bożym rozumieniu, człowiek sukcesu według takich Bożych standardów to jest po prostu przede wszystkim człowiek, który jest posłuszny temu, co Bóg powiedział. Posłuszny temu, co Bóg powiedział. To jest aż tak proste. Aż tak proste. Co Bóg dzisiaj do ciebie powiedział? Co Bóg kiedyś do ciebie powiedział? Jakie słowa w twoim życiu nie znalazły jeszcze realizacji? Ile z tego jeszcze zostaje do przepracowania? Z takich prostych rzeczy, które Bóg tobie mówi. To nie są, wiecie, to nie jest fizyka kwantowa. To są proste rzeczy o głoszeniu Ewangelii, o byciu sobie nawzajem pomocą, o modleniu się o siebie nawzajem, o wyznawaniu grzechów. Możemy wymieniać. To są rzeczy, które Bóg powiedział prosto do naszego życia i których mamy być posłuszni. I jeśli my ich nie wypełniamy, a mamy 1000 pomysłów na inne rzeczy, które są dobre, to się rozjeżdżamy. To w obliczu Bożych kryteriów nie odnosimy sukcesu. I możemy się obwiesić tymi medalami i sobie je nawzajem zakładać, to też czasami robimy, nawzajem sobie dawać, ty jesteś super, rozdawać sobie, a jednocześnie w Bożych kryteriach cały czas odnosić porażkę. I moje pytanie dzisiaj, na koniec. Czy chcesz być człowiekiem sukcesu? Czy chcesz być człowiekiem sukcesu w tych kryteriach, o których mówimy? To są dwie rzeczy. Wiedzieć i uwierzyć, tak? Poznać. Większość z nas wie, czego Bóg od nas oczekuje. Wystarczy przeczytać Biblię, otworzyć ją w losowym miejscu i prawdopodobnie coś znajdziesz. A druga rzecz, czy ja to wprowadzam w życie? A bardzo mi się podoba to, co właśnie robi moja żona, kiedy też prowadzi takie rozważania Biblii. I to zawsze jest są takie trzy pytania chyba, ale mi chodzi o to ostatnie. Co rozumiem z fragmentu, który przeczytałem? Co to mówi do mojego życia i jak zamierzam to zrealizować? I to są pytania, które dzisiaj możemy sobie zadać. Co rozumiem z tego, co czytam? Co Bóg do mnie mówi i jak zamierzam to zrealizować w moim życiu? I to jest posłuszeństwo Bożemu Słowu. Jak realizuję to, co Bóg do mnie mówi? Czy to realizuję? Więc dzisiaj z tym kończę tą myślą i chciałbym zachęcić nas wszystkich do modlitwy. O to, abyśmy przestali zasypywać swoje życie kolejnym dawką wiedzy i kolejnymi pomysłami na to, jaki medal sobie na szyi zawiesić. Zespół może wskoczyć, jak chcecie. Będziemy za chwilę uwielbiać, będziemy się modlić. Nie róbmy tego. Zostawmy to na chwilę na bok. Nie wymyślajmy sobie kolejnego sposobu na zapełnienie kościelnego czy duchowego czasu. Zastanówmy się nad tym, ile rzeczy w naszym życiu jeszcze wymaga pracy posłuszeństwa. Co to są za rzeczy? Może potrzebujesz się z kimś pojednać. Może potrzebujesz wyprostować jakieś relacje. Może potrzebujesz odciąć pewne rzeczy w swoim życiu. Zacznijmy od posłuszeństwa. Zacznijmy od ważnych rzeczy. A później idźmy dalej. Chciałbym się modlić takimi słowami. Boże, wskaż nam rzeczy, które wymagają zmiany. Wskaż nam rzeczy, które musimy wziąć tu i teraz i które powinniśmy traktować jako kryterium sukcesu w naszym życiu. I nie pozwól nam udawać, że ich nie widzimy. Nie pozwól nam ich ignorować. Daj nam, Panie Boże, skupić się na tym, co naprawdę ważne. Uzdolnij nas do tego. Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy dzisiaj być przed Tobą. Za to, że Ty, Panie, jesteś blisko nas i Ty, Panie Boże, dzisiaj chcesz pracować nad naszymi sercami. Modlę się o to, Panie Boże, abyśmy dzisiaj potrafili powiedzieć tak odważnie do swojego życia, ja nie będę dłużej żył według obcych standardów, ale ja chcę żyć standardami Bożego Słowa. Ja chcę
definicja sukcesu według Twojego, Twojej perspektywy były moimi kryteriami sukcesu. Chcę mierzyć swoje życie posłuszeństwem. Chcę mierzyć sukces swojego życia posłuszeństwem Twojemu słowu. Panie Boże, Cię wołam o to i modlę się o to, abyśmy naprawdę byli świadkami zmiany w nas. Gdzie skupimy się na tym, co naprawdę ważne. Skoncentrujemy się na tym, co ważne. Boże, ja przepraszam Ciebie za te wszystkie rzeczy, które kradną uwagę, rzeczy, które są naprawdę ważne, które pozwala gdzieś tam się zdryfować. I modlę się o to, Panie Boże, aby naprawdę był w stanie skupić się na tym, co istotne. Ja bym był w posłuszeństwie, aby w posłuszeństwie mógł pójść za tym. Thank you.